na czym to żeśmy skończyli, kurczę? Na nauce skradania się. Ostatnio strasznie eksterminowałem wcześniej przeciwników. Chociaż daję słowo, próbowałem ich podchodzić chyłkiem, ale cóż, nie dało się. Ich podejść chyłkiem i musiałem od czasu do czasu kogoś zabić, gdzieś tam popełniłem jakiś błąd i tak dalej. Jak mówiłem wcześniej, ja nie gram w ten sposób, że zapisuję stan gry i potem jeszcze raz próbuję i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jadę tak jak idzie i czasami błędy się popełnia. Wiele rzeczy mogłem zrobić lepiej, no niestety. Jest jak jest. Zobaczymy, może facet ma coś dla mnie ciekawego do zrobienia. No, nie mam kasy praktycznie. Będę częściej używał tych bełtów. Runa. Kupiłem. Wiem, że to kosztowało od groma. Ale runy są super ważne, nie? Co to jest? No proszę. To jest takie coś tam zdrowie. No proszę. No na razie sobie zostawię te runy. Na później. I jeszcze o tym, o, Lord Pendleton. Ostatnio właśnie dwóch braci Lorda Pendletona wysłałem. Wysłałem do pierdla. O, Holender, on gdzieś tam jest daleko. No proszę. Znaczy, do kopalni ich wysłałem. Pierwszy raz kończąc misję bez mordowania wszystkiego, co się tylko dało. We never believed that you killed the Empress. It made much more sense that the Royal Spymaster, now the Lord Regent, was behind it, aided by some of his key allies. We spent a lot of time exposing ourselves to great risks to get out of prison. But we did it because we believe that you're the one that can make the difference. Oh, and Havelock's looking for you. Czy te odcinki będą na YouTube'a? Na swój sposób, będą w opisach wszystkich odcinków. Nie chcę tego wrzucać na YouTube'a, ponieważ tu jakość jest słabsza, wiecie? Jeszcze na razie, ja niedługo będę miał lepszy internet i niedługo jakość tutaj będzie lepsza niż na YouTube'ie. I wtedy się pokuszę o wrzucenie, ale... W tej chwili nie do końca. Pogadajmy. Mam dużo miksturek, jestem świetnie wyposażony. All right, my friend. Martin's devised our next move. There's a footnote in Campbell's journal that tells us the Lord Regent's mistress sat for a portrait with Sokolov, the painter and royal physician. He'll be able to give us her name. Sokolov lives on Caldwin's Bridge about half the time, out over the river. The catch is that I'm afraid you've got to head out right away while Sokolov is at his apartment on the bridge. Samuel can get you close to the bridge, but you'll have to find Sokolov. Bring him back here intact, and it'll enable us to make our next move. I can't believe what you've done so far. Escaping from Coldridge, taking down the High Overseer, recovering Emma. You make this old military man proud. That's it then. No proszę. Załatwiliśmy wiele ważnych spraw. A teraz przed nami następne. Ja jestem kompletnie ten, jak to się mówi, jestem zachwycony tą produkcją. Okej, spróbujmy sobie, o jednej rzeczy cały czas zapominam. Sterowanie. Chciałbym troszkę sobie pozmieniać, bo... No właśnie. Skróty. O! What the... O, shit. O, wybaczcie. O! O! God! Damn it! Okej, spokojnie. Wyluzujmy. Okej. Zły skrót był. O matko jedyna. To mi przestawiło na pełny ekran. Chciałem sobie... No dobra. Skrót... O, ja cię kręcę, ale popsułem. O rany. Przybliżenie to będzie lewy alt.
O, rany Jolek. Jeszcze tak, jeszcze ustawienie. F11 mi zminimalizowało, kurde. To znaczy, zamknęło mi to pełną tą, no dobra. To nie wykorzystam sobie za bardzo tego swojego. O! Proszę bardzo. Spróbujemy tak. Najczęściej używane to jest przeze mnie skok i to. O, teraz będę mógł się swobodnie przełączać, dobra. Tu mam bronię, miodzio. Dobra, jesteśmy ustawieni w miarę. Pogadajmy z Samuelem, zobaczymy, co zadanie nam... Dzisiaj Battlefield 3 będzie o 23 jeszcze, tak a propos. I jutro będzie cały dzień z Battlefieldem. No to pora przystąpić do działania. Czy będę grał w SimCity? Tak, tak, będę grał w SimCity. W ogóle zmieni się totalnie mój kanał w najbliższym czasie. Przestanę robić let's play'e, to nie jest moja działka. Ja nie wiem, czemu ja się za to wziąłem. Ja chcę pokazywać jak najwięcej gier, a nie robić let's play'e przez miesiące długie. Więc pozamykam te wszystkie serie, które są do tej pory. Pozamykam dobrze. Czyli Max Payne i tak dalej. A potem wezmę się za pokazywanie wielu innych rzeczy. Zamierzam się wyposażyć w obie konsole i pokazywać tam stamtąd też różne ciekawe gierki. Dishonored to jest coś w rodzaju Tifa, jakaś taka skradanka, trochę delikatnie zahacza o RPG. Ale dobra, posłuchajmy faceta, ja przeszkadzam, bo to fabuła jest ważna. I Am Alive będzie, oczywiście, że będzie. I Am Alive to jest jedna z moich najważniejszych serii teraz. Coś tutaj były, jakieś wskazówki. Dostań się do domu z... Wyłączyć lampy posterunku. Kogoś tam chcieli pobić, ale chyba byłem za daleko, żeby podsłuchać. To są główne cele, czyli... Dobrze, w porządku. Sprawdźmy, czy gdzieś runy są w pobliżu. W tamtą stronę. Za wysoko. Tu jest jakaś budka taka strażnicza, warto do niej zajrzeć. Chociaż tutaj nie widzę żadnych skarbów. A nie, coś tu jest ciekawego. To na zielono, to są miejsca, które warto. Cholera, myślałem, że mnie zobaczył, ale nie. Zaryzykujemy? Go chyba nie zobaczą. Do tego wskoczymy od tyłu.
visitors to our city. By order of the region, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across Caldwin's Bridge until curfew is lifted. Ten załatwiony. Pociski nie potrzebuję. Coraz sprawniejszy jestem, nie uważacie? Tak myślę. Gdzie ja mam właściwie się przedostać teraz, co? Na drugą stronę. Ten się oparł mur, ciężko by go było dorwać. Przyjrzyjmy się temu, co tu jest na dole w zasadzie. Nie. Tak nie będzie łatwo. Aha! Sprawdźmy, tam coś? W zasadzie nie muszę patrzeć przez dziurkę, bo mam ten mój magiczny wzrok. Szczurów niewiele, chyba sobie... Chyba się nie rzucą na mnie, co? To jest kasa. Siu, siu. Dobra, dobra. Spokojnie, szczury. Mamy coś nad nami. Parę alarmów. Jakieś przekładnie. Jest popsute. No, brakuje nam tranu. Może gdzieś się znajdzie tran? Tu rozbity zbiornik. To nam się raczej nie przyda. No proszę. Łańcuch tam. Dobra. Ale co nam to dało? Tu nic ciekawego. O, tam jest tran. Dobra. Okej. To powinno załatwić sprawę. Okej. Jest i kluczyk jakiś. Nowe ulepszenie się pojawiło. Trochę kasy. To znaczy, ojej, odpowiadając na pytanie z czata, przez długi czas prowadziłem let's play'e. Znaczy, są pewne gry, których świetnie się sprawdzam, moim zdaniem. Natomiast przez to, że robię let's play'e, to tracę Holender... tracę możliwość pokazywania większej ilości gier, a na tym mi zależy najbardziej. I... I tyle. Co ja tu wymyśliłem ciekawego? O shit, prąd. Już rozumiem, na czym polegał mój błąd. Wskoczymy sobie do tego i wtedy, dobra. Jeszcze coś. Dobra, radę sięgnąć. Okej. Czy mnie ktoś tu zobaczy? Jest struna, jest amulet. Trochę przeszedłem dalej. Znaczy, to jest tak, kurczę, z tymi moimi let's playami.
Jeżeli na przykład będzie taka sytuacja, że nie mam premier, na przykład latem, to coś wtedy sobie wezmę. Takiego Wiedźmina nie przerwę, I Am Alive na pewno nie przerwę. Ja chcę to wszystko pokończyć. Musi się trafić naprawdę super produkcja taka pode mnie. Coś jak Skyrim. A na pewno będę robił takie rzeczy jak Battlefield, Medal of Honor Warfighter. FIFA chciałbym robić. Niebezpiecznie sobie skoczyłem tutaj. Natomiast tutaj gdzieś runa była. Jest tam po drugiej stronie tej ściany. Holender zaryglowany od środka. Niewiele tutaj mogę wymyślić chyba. Spróbuję od dachu wejść. Okej. Trochę sobie zjadłem. Citizens and visitors to our city. By order of the region, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across. Holender, na dach nie wejdę, za wysoko. Attention all citizens. No pedestrian movement. Tu też raczej nic nie wymyślę. Trzeba tu uważać, żeby mnie nie zobaczyli. Balkon nie jest idealnym miejscem. Ten budynek ciężko tam się będzie dostać chyba. Żeśmy załatwili sprawę. Nie ma nikogo w pobliżu? Nie ma. Okej. Okay. Trochę kasy mu wziąłem. No to żeśmy dwóch załatwili po cichaczu. Tam idzie koleś. Puszczam, że zaraz będzie wracał, co? Cholera, zobaczył tego. Citizens and visitors to our city. By order of the region, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across Caldwin's Bridge until curfew is lifted. Attention all citizens. No niedobrze, niedobrze to wygląda. Znaczy, tragedii nie ma oczywiście. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Tego trzeba było też przenieść tutaj. Teraz to już niewiele uratuje, ale przynajmniej mamy w miarę czystą ulicę. Gdzie następny? Kolejny patrol, czy on tak? On już jest zaalarmowany. Okej. Okay.
Okej. Załatwiliśmy 3-4. Jakoś nie alarmując ich za bardzo, to dobrze. I nie zabijając nikogo, to też cholernie dobrze. Upewniłem się, że nikogo tu nie ma. Tu są reflektory. O, Lander, tu też są strażnicy, ale tu chyba nie potrzebujemy wchodzić. Dobra. Battlefielda będę wrzucał co piątek, także możecie być spokojni, co, jeżeli chodzi o Battlefielda. Może nawet częściej, bo szczerze mówiąc dałem się zakrzyczeć z tym Battlefieldem. Za dużo Battlefielda wszyscy mówili, a przecież cholera... Powinienem robić to, co, na co ja mam ochotę, nie? Cholera, nie wiem jak tam się dostać. No dobra, zaraz. Spokojnie. Tędy nie przejdę, tak? Przez chwilę mnie widział. Teraz będzie uważał, co? Dobra. Załatwiliśmy kolejnego. Tak, wiem, że mam kuszę, wiem, ale ja lubię sobie stawiać wyzwania. Co się często kończy katastrofą. To chyba wyczyściliśmy totalnie z tych strażników to miejsce. I sobie posprawdzę tu wszelkie możliwości. Tam do góry się kurde nie dostanę. Tam jest ta runa. Ale ona jest za ścianą. Tam pewnie można wyłączyć co nieco. Chociaż cholera nie będzie łatwo. Tam skoczyć. Dobra. Spróbuję jeszcze raz z tą runą. Macie jakieś pomysły? Mówicie coś o łańcuchu, tak? No to dobrze, zaraz spróbuję. Te drzwi mnie interesują bardziej. Tu niespecjalnie jest... Zaraz. Ktoś tutaj słuszną uwagę mi podarował. Dzięki wielkie. Shit. What the heck? Dobra. Dzięki. Dobra. Tu mamy już przejście zapewnione, gdyby taka potrzeba kiedyś zaszła. W tym pokoju coś ciekawego jeszcze? Niespecjalnie. Przy okazji mam niezłe pole widzenia na to, co się tu dzieje.
Shit. 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 Oddałem ciała. Co jest? What the? Co mnie zeżarło? Jakieś piranie? O, lera. No trudno. Zobaczymy, gdzie zapisałem. Nie tak daleko. No to cóż, można naprawić ten haniebny błąd. Jak ten skubaniec mnie tu zobaczył. Wiem, że kuszą. Boże, drogi, męczycie to. No dobra, niech będzie. Ale kusza to żadne wyzwanie. No właśnie, chcę wyłączyć reflektory, po to tu idę. Okej. Załatwiony. Te reflektory tam gdzieś dalej, tak? Dobra. Gram na normalnym poziomie trudności, bez żadnych sensacji. Co jest? Jak te cholerne reflektory? Mam je ten? Po prostu rozwalić? Okej. To było za proste. Ściany amulet. Dobra, co to jest? Zdrowy apetyt. Jedzenie leczy cię nieco lepiej. Duchowa młynek. Dużo mam tych amuletów. Mam pełno tego. Za diabła, nie wiem jak wyłączyć te cholerne reflektory.
Tam jest tylko możliwość zejścia gdzieś. Macie jakiś pomysł? A, przez drzwi, no to kurczę. No dobra, spoko. Skoro za drzwiami ten cel jest, to... To po co ja się tak... Ale przynajmniej spenetrowałem wszystko. Wszystko dosyć dokładnie. Okej. Well now, Mr. Pratchett, even a wealthy man like you needs the city watch. Gangs are cutting throats and smashing windows left and right, and the Weepers, excuse me, the plague victims are worse. Are you saying the Lord Regent is wrong for imposing curfew? It won't do you any good to bait me, officer. But don't worry, I'll be fine. I'll profit. A smart man can come out ahead, even in the time of plague. Sure, like that Sokolov. He's doing fine. Always a lot of exotic items coming and going from his place. Keeps this place running, at least for now. Yes, yes, if by exotic you mean foul smelling as a witch's bottle. The royal physician will be fine too, until he crosses the wrong man. Dobra. Nic ciekawego się nie dowiedziałem. Tu są runy. Patrzcie, się spina po schodach. Udało się w ostatniej chwili, dobrze, że wpadłem na to, żeby faktycznie tej kuszy użyć, zanim mnie zobaczy. Dzisiaj będzie Dishonored do godziny 23, potem będzie Battlefield 3. Także spokojnie, wszystkich fanów. Hej, synku, idziesz spać? Dobra. To weź zgaś górne światło. Zgaś światło, dobrze? Żeby ci nie przeszkadzało. Ja sobie zapalę tą lampkę, ok? Nie mieliśmy. Ok. Statek wielorybniczy, rzeźnia. I będę widział prawdę. Interesting. Może jakieś obrazy. To jest statek wielorybniczy, nie? To chyba jakaś wyspa. A gdzież jesteśmy? Dobra.
Nie będę czytał tych dzienników, natomiast wezmę sobie runę. Proszę bardzo. Rivers change course over many lifetimes, and eventually all bridges tumble down. A thousand years ago there was another city on this spot. A czemu piszecie mi 473? Skoro nie widziałem go. Anton Sokolov has made a great study of my runes, but he's not special like you are. Wiem, no ale przecież ja... Lepiej byście mi powiedzieli, jak go znaleźć, a nie podawać od razu. Sokolov believes there are specific words and acts that can compel me to appear before him. He searches old temples in Pendicia and ruined sub-basements in the flooded district. He performs disgusting rituals beneath the old abbey. A będę zerkał na Tachana, będę. Nie wszyscy jesteście tacy wredni, ale... Zakładam, że to z sympatii raczej. Dobra. I dobrze kombinowałem. Statek wielorybniczy i tak dalej. Aha. To jest statek wielorybniczy. 7. Jeszcze raz przeczytam tą wskazówkę. Nie, zaraz, gdzie ta wskazówka? Chyba mam ją tutaj. Cele, wskazówki. Obiekty misji, wskazówki. Notki. Zakotwiczony statek. Rzeźnia. Zakotwiczony statek i rzeźnia, okej. Synku. Skończyłaś? Nie, cały czas kombinuję, wiesz? Myślałem, że to ty zgasiłaś. Mam już 7, ale... Nakrywasz mnie? Już cię nakrywam, synku. Tłoczone ulice, zakotwiczony statek i rzeźnia. Tu więcej jest. Żadnej rzeźni nie widzę, niestety. Nie, Mikołajowi nie przeszkadza, on się przyzwyczaił trochę do mnie. Dobra, zaraz się poddam. Znalazłem statek. Dobrze, sprawdzę inne pomieszczenia, dobrze. Takie rady to lubię. I częściej też skłania mnie do zerkania na czata. Rzeźnia, Slaughterhouse, Whale Slaughterhouse. 7 było na statku, 3 jest tutaj. Teraz szukamy rzeźni. Znaczy, zaraz, tłoczonych ulic szukamy. Rzeźnia już była. Okej. Tu nic. Kierunek sprawdzimy jeszcze niżej.
Aha! 4. Widzicie? Pomysł miałem dobry, tylko wskazówek szukałem w zbyt małym tym. W zbyt małym promieniu. Zatem 4, 7, 3. A to jeszcze piętro wyżej. I 7-3. Proszę was bardzo. I jeszcze się wzbogaciłem. No i bardzo dobrze. Tu już więcej nic nie znajdę z tych rzeczy. Pora zatem. Tam wyżej nie wejdę, nie da się wliść na dach. Czasami ciężko jest przycelować w te. No. Szkoda. Fajnie by byłoby zasuwać po dachach. Trzeba chyba iść dołem, niestety. Rzućmy okiem. Teraz jest naprzeciwko mapy. Zawróci. Postaram się go nie zabić. Okej, ostatnio paru kolesi zrzuciłem ze schodów. O, Holender, jesteśmy tutaj. Kawał drogi przede mną, wygląda na to. Ktoś mi się próbował dobrać do tyłków. Bo widzę, oberwał z pistoletu koleś. O, Holender. No dobra. Grali w karty i chyba się pokłócili. No cóż, źle się to skończyło dla obu. Tego nie przewidziałem. A powinienem był. Mógłbym ich powyzabijać, ale chyba nie o to chodzi. Czekamy cierpliwie. Shit.
Gdzie tu jest ten? Albo tu jest maszyna do przełączania, tam musi być zbiornik z paliwem. Jesteśmy spokojni? Po drugiej stronie jest dobra. Spokojnie. Nie musimy przecież przechodzić tędy, nie? Niebezpieczna sprawa. Przyjrzę się od tyłu, jak to wygląda dokładnie. Wiem, że mam klucz. Wiem. Mogę to wszystko przełączać. Ale boję się, że wtedy klucz, że zacznie strzelać do tych kolesi. A tego bym nie chciał za bardzo. Niedobrze to wygląda. Cicho, spokojnie. Właśnie tego nie chciałem. Tego zrobić nie chciałem właśnie. Shit. Nie chciałem kolesia zabijać. Nie schodź tu. Nie schodź tu! O! No cóż. Aha, dziękuję za tą radę odnośnie kładzenia po cichu. Będę pamiętał. Okej, spokojnie.
Okej. Holender, jesteśmy dosyć wysoko na tym moście, co? Ryzykownie, ale skutek jest. Holender, gdzie ja lizę? Chyba też są jakieś łańcuchy. No, no, już tak też mam tak w planach iść na samą górę, więc spoko. Tędy nic nie wymyślę. Tutaj też nie wymyślę. Użyć serca? Wow, ciekawe, czyje serce to jest swoją drogą. No i zobaczymy, może z tamtej strony uda się wejść na górę. Dobra, tu się nie wespnę tędy na pewno. No to idź się napić, idź. Dobra. Lampy załatwione. Dwa razy podskoczyć, tak? Ja cały czas jestem na skradaniu, także spokojnie. Ale dziękuję za rady. Cicho go ułożyłem. Trzeba by ich wytłuc tutaj, bo oni skubańcy będą patrzyli. Chyba że skoczę tam daleko jakoś. W zasadzie to mogę zrobić chyba inaczej. A jak nie trafię? Trafiłem. Czy tam są łańcuchy? No nic, nie wszedłem na samą górę tak jak chciałem, ale z tej strony nie widzę żadnych tych palników cholernych.
koleś siedzi. I tam są skarby. Patrzy się zawsze w tamtą stronę, okej. Do tego możemy się dobrać. Kusi, żeby gościa ten nożem dziabnąć, serio. Klucz do przystani i dwóch śpiących strażników. Dzisiaj prawie bez... Kręcą, obserwują się. Obserwują nas. Znaczy obserwują teren. Shit, ale się kręci. Zobaczmy. Proszę? No były cztery tylko, a ty na pewno zjadłeś. No teraz właśnie, na ten czas, no. Zjadłem żonie rogaliki. Przepraszam, kochanie, myślałam, że to dla mnie zostawiłaś. Nie, mogłeś zapytać wcześniej. A ile kupiłaś? Nieważne. Nie chciałaś mi, nie chciałaś mnie poczęstować nawet jednym? Przepraszam. Demet. Tak, no przecież kurde, przy facecie się nie zostawia jedzenia bez kontroli, nie uważacie? Tak, zjadłem rogaliki, przyznaję. Kurde, tam mają dużo sprzętu. Ale z tego co widzę, to są strzały, to wszystko co mam, więc... Nie ma tam runów. Dobra, olać gości. Nie są warci. Niepotrzebnego zamieszania, pewnie bym ich tylko wymordował. No, będę musiał dymać jutro rano na ten. Będę musiał jutro dymać na... do piekarni, cholera. Dobra, sprawdźmy, sprawdźmy. Mroczny wzrok. Ile ja mam... Co jest, synku? Nie mówi się cholera. Przepraszam, no. Nie mówi się cholera, no wiem. Już mogła mama kupić, no, jeszcze dwa rogali, to byście mogli zjeść. No, mama kupiła za mało. Powiem ci coś, synku, wiesz? Mama kupiła dużo tych rogalików i na końcu zostało tylko 5, wiesz? I ja zjadłem te 5, a było chyba ze 20. 5. No, 5, to jest tyle. Ale to za 20. No, mama zjadła całe 15. Ty idź spać, synku, dobra? Tak, mogliście się dzielić. No, mogła się mama podzielić, a nie... Co się śmiejecie? Ta, Demet? Panowie. To są ważne sprawy rodzinne.
Dobra, jesteśmy w pełni zdrowi. Aha, to jest tutaj, dobra. Trzeba by przejść tam przez tą bramę, ale widzę, że górą chyba będzie można. Shit. Tam na dole są chyba te... Łagodnie go tu położyłem, bo miły ze mnie gość, wbrew pozorom. Cholera, tam szczury są na dole. Ale sprawdźmy, co też dołem mogę. Tak się nie da. Son of a bitch. Jak stąd teraz spierdzić? To jest bardziej złożone pytanie. Okej, udało się. Okej, przy okazji spróbujemy tego gościa załatwić. Cholera, byle nie tu na dół. Tam na górze jest jeden. Nie dam rady, cholera. Shit. Nie będę mówił cholera. Przepraszam, synku. W tym samym momencie się odwraca. Można i tak. Okej, załatwiliśmy też tego gościa. Dobra. To cholerstwo już się nie kręci, a to mi daje kilka możliwości. Można by przejąć tego gościa i przejść tam, ale chciałbym spenetrować tutaj te okolice.
synku. Co jest, synku? A, bawi... Mój syn się bawi w ten... W wyświetlanie zajączków z cieniu, z cienia na ścianie. Z wszystkich strażników tutaj w okolicy. Jak widzicie, dosyć ta gra jest powolna, co? No ale tak to już jest. Nic mnie tam nie zaskoczy. Co tam się dzieje na dole? No nic. Może się kiedyś dowiem. To jedyne wejście tutaj.